Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Wtorek, 16 dzień stycznia, nie w Wiśle, a już w Szczyrku. Czekamy na kolejne serie w ramach polskiego turnieju 2024, a razem ze mną niezmiennie Marcin Chetnał. Dzień dobry, jak się czujesz? Dzień dobry, bardzo dobrze się czuję. A dziękuję, ja również. Mamy nadzieję, że wy także po drugiej stronie ekranu. Co nas czeka? Godzina 16, oficjalny trening na Skalite w Szczyrku. O godzinie 18 mają rozpocząć się kwalifikacje do historycznych zawodów właśnie tutaj w Szczyrku z cyklu Pucharu Świata. Czy ten program dojdzie do skutku na twoje czucie jako człowieka pochodzącego z tego regionu? Na moje czucie człowieka pochodzącego z tego regionu jest szansa. Nie zakładałbym się może ani w Superbacie, ani nigdzie indziej, ale wydaje mi się, że uda się przepchnąć przynajmniej tą jedną serię kwalifikacyjną. Po pierwsze dlatego, że prognozy wskazują na to, że na wieczór ma rzeczywiście troszeczkę ten wiatr ucichnąć. Po drugie dlatego, że mówimy o obiekcie normalnym, który jest całkiem nieźle osłonięty od wiatru drzewami. W związku z tym istnieje taka szansa. Nawet jeżeli teraz zupełnie na to nie wygląda, mamy jeszcze kilka godzin do rozpoczęcia kwalifikacji. Być może treningi trzeba będzie przesunąć, być może trzeba będzie zrezygnować z jednej lub dwóch serii treningowych, ale wydaje mi się, że jest szansa, że kwalifikacje uda się rozegrać. Ja tak tutaj jedną nogę do przodu, Marcin, wystawiam, bo jestem gotowy, żeby łapać statyw i nasz osprzęt w każdym momencie, bo te podmuchy są nieprzewidywalne. Podczas twojej wypowiedzi czuliśmy tutaj napór powietrza z tyłu głowy. To jest niepokojące dzisiaj, bo nie ma jednej szczególnej tendencji. Ten wiaterek kręci, nawija, zawija. To z całą pewnością będzie największy problem, bo wiadomo, że jeżeli wiatr wieje z jednego kierunku, można ten korytarz jakoś tak ustawić, żeby się wszyscy w nim mieścili i żeby było to w miarę bezpieczne dla zawodników. Natomiast niestety, kiedy są nagłe podmuchy, czy z tyłu, czy z boku, no to wtedy zaczyna się naprawdę problem, żeby te zawody przeprowadzić bezpiecznie. Więc podejrzewam, że będzie dzisiaj nas tutaj czekało dużo czekania, skoczków będzie czekało dużo czekania, ale niezmiennie pozostaję optymistą. Patrzę na te prognozy z kilku różnych źródeł i ma być troszeczkę spokojnie, bo oczywiście gdyby nadal wiało tak jak w tej chwili, no to skakanie byłoby niemożliwe. O środzie będziemy opowiadać jutro, bo tamte prognozy są jeszcze gorsze niestety, no ale to jest pogoda, matka natura bywa złośliwa, potrafi się także do nas uśmiechnąć, kiedy tego potrzebujemy. 5 Polaków na starcie, 58 zawodników generalnie na startówce we wtorek. Mamy Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyłę. Piotra Żyłę, który w dniu 37 urodzin startuje z 37 numerem startowym. Przypadków nie ma, znaki są. Liczby, liczby, liczby. Tak jak dziś mamy 16 stycznia i wszystko teoretycznie ma się zacząć tutaj o godzinie 16. 37 urodziny, 37 numer startowy. Dla mnie to wszystko są dobre omeny. Będzie dobrze. Wspomnijmy to, co działo się tutaj latem. Letni Grand Prix w Szczyrku to raptem kilka miesięcy temu. Aleksander zniszczył pierwsze i jedyne jak dotąd podium w zawodach najwyższej rangi. No i ten jednoseryjny triumf Piotra Żyły, który na boso w tym deszczu pobiegł po tym wybiegu szczyrkowskim, szczyrkowieckim? Szczyrkowskim. A dziękuję bardzo za pomoc tutaj merytoryczną. Tak, to była wiktoria biało-czerwona wtedy i wydaje mi się, nie wiem, czy podzielasz tę opinię, że i Piotrek, i Olek także zimą mogą tu namieszać. No cóż, z całą pewnością zarówno Piotrka, jak i Olka stać na dobry skok. Problem w tym, że stać ich również na nieco słabsze skoki, chociaż akurat Olek wydaje się być nawet bardziej regularny. Osobiście bardzo liczę na to, że szczęście również się uśmiechnie naszych skoczków i trafią z tymi lepszymi skokami właśnie w tych ocenianych seriach. Drogi Marcinie, powiedz mi, jak to jest z tym Szczyrkiem, z tymi skoczniami tutaj, bo historia przebogata, niesamowita, ale z mojej perspektywy jako człowieka, gdzie jest tam z Kaszub, z nadmorza, Szczyrk zawsze odrobinę był w cieniu Wisły, jeżeli chodzi o to wdzieranie się do pucharowego kalendarza, no bo tam mamy od lat letnie Grand Prix i Puchar Świata, tutaj to było marzenie wielu. Nareszcie to się dzieje, ale droga była długa i wyboista. Droga była długa i wyboista, dlatego że nie planowano nigdy tutaj wybudować skoczni dużej, a wiadomo, że w Pucharze Świata przede wszystkim
grządzą skocznie duże. Mamy skocznię normalną, która przez bardzo długi okres była tylko i wyłącznie miejscem do treningów, chociaż rozegrano tutaj jeden konkurs letni Grand Prix. Już nie pamiętam roku, wydaje mi się. 2011 rok. Tak, też mi się wydaje, że to był chyba rok 2011. Także było takie wejście, powiedzmy, do tej pierwszej ligi, jeżeli skoki letnie oczywiście możemy nazywać pierwszą ligą. No a później długo, długo nic, dużo starań. Wiadomo, że skocznie normalne nie pojawią się zbyt często. W tym roku jest szansa na to, żeby te zawody się odbyły i bardzo mocno ciskam na to kciuki, żeby jednak te prognozy jutro okazały się może trochę lepsze niż te prognozy, ponieważ jestem tutaj z tych okolic, na skocznie Szczyrku miałem zawsze najbliżej z domu, oglądałem tutaj wielokrotnie treningi kadry, jest to miejsce, które jest bliskie mojemu sercu. Skoczkowie lubią zasadniczo tą skocznię, dobrze się im tutaj trenuje, dobrze się na niej czują, więc mam nadzieję, że będą również dobrze skakali. Natomiast jeśli chodzi o tą historię skoczni tutaj w Szczyrku, no to pierwsza skocznia powstała tutaj już w 1937 roku. Już wtedy zorganizowano na niej pierwsze zawody. Nie były to zawody jakiejś wysokiej rangi dla okolicznych skoczków z Bielska, z Białej, ze Szczyrku właśnie, z Wisły, z okolic. No i później odbywały się tutaj zawody zawsze tylko raczej takiej niższej rangi, oczywiście Mistrzostwa Polski wielokrotnie. Ja sam pamiętam tutaj jeszcze Mistrzostwa Polski w roku 2007, jeszcze na starej skoczni przebudowanej. To było krótko przed tym, kiedy Adam Małysz zdobył swoje Mistrzostwo Świata w Sapporo. Bodajże te mistrzostwa odbywały się dosłownie 2 tygodnie wcześniej. Jeszcze to było na tej starej skoczni, która wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Nie miała igelitu, miała oczywiście mniejszy punkt konstrukcyjny. Natomiast od czasu, kiedy zbudowano tą nową skocznię już z igelitem, no to powstał tutaj taki naprawdę bardzo fajny ośrodek treningowy. 3 skocznie, więc można szkolić tą młodzież. I tak do tej pory ta skocznia przede wszystkim była w Polsce rozpoznawana jako skocznia do treningów, gdzie trenują kluby, gdzie trenuje kadra. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli te zawody dojdą do skutku, jeżeli okażą się sukcesem, bardzo mocno ściskam kciuki za to, żeby Szczyrk na stałe zawitał do Pucharu Świata, ponieważ pomimo tego, że początkowo mówiono, że polski turniej to jest zabawa jednorazowa ze względu na to, że jest ten taki trochę bardziej pusty sezon, nie ma w tym roku ani Igrzysk Olimpijskich, ani Mistrzostw Świata, są jedynie Mistrzostwa Świata w lotach, no to udało się taki właśnie turniej zorganizować, ale ostatnie wypowiedzi Sandro Pertile, jak i również ze strony Polskiego Związku Narciarskiego są takie, że będą jednak starania i że jest szansa na to, że być może polski turniej, a co za tym oczywiście idzie, konkurs w Szczyrku jednak zagościł w kalendarzu Pucharu Świata na stałe. A żeby tak się stało, potrzeba bardzo dużego zainteresowania. Na to liczymy. Liczymy na Was, że spotkamy się z Wami tutaj na kompleksie Skalite imienia Beskidzkich Olimpijczyków. Zbijemy piątkę i będziemy wspólnie cieszyć się z biało-czerwonych sukcesów.